Dzień dobry. Spotykamy się dzisiaj, aby omówić czwartą część zoologii. Zostały nam ptaki i ssaki. Podstawa programowa, słuchajcie, a w zasadzie wymagania egzaminacyjne, które w tym roku obowiązują na egzaminie, zostawiły wam tylko tak zwane cechy charakterystyczne grup zwierząt. W związku z tym dzisiaj, omawiając ptaki i ssaki, zwrócimy uwagę na te cechy, które dla tych dwóch grup zwierząt są szczególnie wyróżniające. Moi drodzy, ptaki są, przerzucę się na tablet. Ptaki są grupą zwierząt, które zostały sklasyfikowane w randze systematycznej jako gromada. Aczkolwiek badania, współczesne badania dotyczące pochodzenia tych zwierząt pokazują nam, że tak naprawdę są to, słuchajcie, gady, ale ze względu na ich wyjątkowość zwierzęta te zostały wydzielone, tak? Ta grupa zwierząt jako osobna jednostka systematyczna. I teraz, moi drodzy, kiedy mówimy o ptakach, to pierwsza charakterystyczna rzecz tych zwierząt, budowy, funkcjonowania, to jest przystosowanie tych zwierząt do lotu. W zasadzie, gdyby zastanowić się, jakie cechy musi mieć organizm, który w cudzysłowie wpadł na pomysł, żeby aktywnie poruszać się w przestworzach, to słuchajcie, pierwszy problem, jaki się pojawia, to redukcja oporów ciała. Powietrze jest stosunkowo rzadkim ośrodkiem, tak? Oczywiście mniej gęstym niż woda, ale tak czy inaczej zwierzę przemieszczające się przez masy powietrza, no dobrze by było, żeby stawiało jak najmniejszy opór. W związku z tym, słuchajcie, cechy, które będą minimalizowały opór powietrza, pierwsza rzecz, które są istotne. Druga, słuchajcie, cecha to jest uzyskanie takich parametrów masy, w ogóle konstrukcji ciała, które dadzą szansę zwierzęciu zawisnąć w powietrzu. Co to znaczy? To znaczy, że kiedy jest się latającym stworzeniem, opłaca się, słuchajcie, mieć stosunkowo lekkie ciało. Takie lekkie ciało łatwiej jest wzbić w powietrze, tak? Znajdować się w tym powietrzu. Druga sprawa to jest, słuchajcie, de facto, no każdy z was mógłby powiedzieć, no dobra, samolot jest ciężki, a też lata. Także z jednej strony redukcja masy ciała, z drugiej strony zwiększenie ciężaru właściwego, przepraszam, zmniejszenie ciężaru właściwego. Kolejna, słuchajcie, rzecz to jest wykształcenie powierzchni nośnych. Powierzchnie nośne u ptaków to są kończyny przednie przekształcone w skrzydła oraz pióra na ogonie. Te powierzchnie nośne muszą dać szansę utrzymać zwierzę w powietrzu. Kolejne rozwiązanie, które wydaje się być istotne dla zwierząt, które aktywnie poruszają się w powietrzu, to są, słuchajcie, to jest zaopatrzenie tych zwierząt w odpowiednią porcję energii, ponieważ lot jest sposobem poruszania się bardzo energochłonnym. Słuchajcie, w związku z tym ptaki muszą mieć bardzo wydajne układy pokarmowe, bardzo wydajne układy krwionośne i również układy oddechowe. W zasadzie, słuchajcie, to są takie podstawowe rozwiązania, a w zasadzie podstawowe problemy, które rozwiązać musi zwierzę poruszające się aktywnie w powietrzu, i ptaki takie problemy
rozwiązały i w swojej budowie morfologicznej, i budowie anatomicznej oraz fizjologii. Oczywiście wiecie, że zróżnicowanie tej grupy zwierząt jest duże. Nie wszystkie ptaki są zwierzętami, które aktywnie poruszają się lotem aktywnym. Znacie doskonale ptaki, które są nielotami, na przykład strusie albo pingwiny. Zapewne znacie również tak zwane ptaki podfruwające, kuraki, czyli na przykład nasza kura, która no nie wzbije się w powietrze i nie będzie leciała lotem ślizgowym, tak jak na przykład ptaki drapieżne. Natomiast my, umówmy się, mówimy o pewnym modelowym organizmie, tak? Ptaku, który aktywnie porusza się w powietrzu. No i teraz, moi drodzy, powiedziałam wam, że pierwszy problem, który trzeba rozwiązać, to jest jak najmniejszy opór, kiedy zwierzę przemieszcza się w powietrzu. I słuchajcie, pierwsza podstawowa rzecz to jest opływowy kształt ciała. Pamiętacie, kiedy mówiliśmy o rybach, mówiliśmy o tym, że mają one również opływowy kształt ciała. Ten kształt ciała nazywaliśmy kształtem hydrodynamicznym, natomiast tutaj użyjemy określenia aerodynamiczny. No i teraz zobaczcie, o co chodzi z tym aerodynamicznym, czyli opływowym kształtem ciała. Załóżmy sobie, tak, no tutaj na razie nie zwracajmy uwagi na skrzydła. I teraz zobaczcie, kształt ciała zwierzęcia na początku tegoż ciała rozpoczyna się najczęściej ostrym dziobem, kończy się wąskim ogonem. Najszersze zwierzę jest mniej więcej w jednej jednej trzeciej długości swojego ciała. To są dokładnie te same zasady, które rządziły tą opływową konstrukcją ciała ryb. Dalej słuchajcie, tutaj ten opływowy kształt ciała został przez ptaki osiągnięty w następujący sposób, tak? Mamy szczęki przekształcone w dziób. Mamy, słuchajcie, tylko pęk piór tutaj stanowiący ogon, natomiast ta najszersza, słuchajcie, część ciała jest uzyskana dzięki temu, że mniej więcej tu, w tej części znajduje się oczywiście klatka piersiowa i potężne mięśnie poruszające skrzydłami. Co jeszcze, słuchajcie, redukuje opór, którym zwierzę może jakby przeszkodzić w swoim locie. Otóż, moi drodzy, kolejny taki element to są pióra, które ułożone są dachówkowato, podobnie jak łuski ryb. One ułożone są dachówkowato, czyli słuchajcie, oczywiście jedno pióro częściowo przykrywa kolejne pióro i idąc od głowy, tak, będziemy mieć taki układ piór. To też redukuje opór powietrza. No i teraz, moi drodzy, pióra oprócz tego, że ułożone są dachówkowato, stanowią stosunkowo gładką powierzchnię ciała, stanowią jeszcze powierzchnię nośną ptaków. No i teraz zobaczcie. Wyróżniamy dwie podstawowe grupy piór. Są to pióra puchowe i pióra konturowe. Pióro puchowe, chciałabym, żebyście tutaj zerknęli, to jest pióro, które nie posiada takiego elementu, jakim jest stosina, tak? Pióro puchowe nie posiada stosiny. Mamy tylko, zobaczcie, dudkę, która kotwiczy pióro w skórze i strzępek, tak? Taki pęczek w zasadzie delikatnych promieni.
Gdybyśmy, słuchajcie, spojrzeli na pióro konturowe charakteryzuje się tym, że ma ono stosinę, która biegnie przez całą długość pióra. Dudka to jest ta część, która powiedziałam, kotwiczy w skórze, tak? I resztę, słuchajcie, to jest tak zwana chorągiewka. Mamy, słuchajcie, pióra, które występują na skrzydłach, a w zasadzie w skrzydłach. To są, słuchajcie, lotki. Lotki, zobaczcie, charakteryzują się tym, że jedna część chorągiewki jest szersza, druga jest węższa. Natomiast, słuchajcie, sterówki, które znajdują się w ogonie, mają te dwie części chorągiewki równe. To są pióra, tak, te lotki i sterówki, to są pióra, które tworzą powierzchnię nośną ptaków, tak, czyli te. Natomiast, słuchajcie, pióra pokrywowe to są pióra, które nie biorą udziału w locie, one stanowią pokrycie ciała zwierzęcia. Natomiast pióra puchowe, od których zaczęłam tutaj omawianie budowy piór, to są, słuchajcie, pióra, które leżąc przy samej skórze, przede wszystkim stanowią warstwę termoizolacyjną. Konstrukcja pióra jest dość ciekawa. Daje ona możliwość, słuchajcie, bardzo łatwej naprawy tych struktur, bo jak mamy, zobaczcie, stosinę. Od stosiny odchodzą promienie, od promieni odchodzą promyki, a na promykach mamy haczyki. I teraz każdy z Was zapewne w dzieciństwie bawił się piórkiem, targał to piórko, potem je znowu układał. Kiedy pióro jest potargane, to wtedy haczyki nie zaczepiają się o siebie. Kiedy pióro jest wygładzone, haczyki zaczepiają się o siebie i cała struktura pióra wraca w cudzysłowie do normy, a pióro stanowi bardzo mały opór, oczywiście, jeżeli mówimy o piórach pokrywowych, albo doskonałą powierzchnię nośną, jeżeli mówimy o skrzydłach, słuchajcie, i ogonie. I teraz tak, kończyny przednie zostały przekształcone w skrzydło. I chciałabym, żebyście dokładnie przyjrzeli się temu rysunkowi. Otóż konstrukcje skrzydła stanowią kości kończyny górnej. Tu mamy kość ramieniową, tutaj jest kość promieniowa i kość łokciowa, czyli dwie kości przedramienia, tak? Po czym zobaczcie, cała ta część. To są paliczki, tak? Paliczki. Ja tylko pozwolę sobie teraz Wam się pokazać, żeby wytłumaczyć Wam, co się wydarzyło, jeżeli chodzi o przekształcenie kończyny przedniej ptaka w skrzydło. Otóż, moi drodzy, przypominam, tu jest nadgarstek, tak? A tu jest śródręcze, a tu są palce. Śródręcze i palce są budowane przez paliczki. I teraz wyobraźcie sobie, palec pierwszy jest zredukowany, palec drugi jest bardzo silnie wyciągnięty, palec trzeci też jest zredukowany, a czwartego i piątego nie ma. Czyli pojawia nam się, słuchajcie, taka struktura wydłużonego drugiego palca, wydłużone paliczki, tak, i śródręcza, i palca, które w zasadzie jest konstrukcją skrzydła. I teraz zwróćcie uwagę, patrząc, mam nadzieję, na ten rysunek, że powierzchnię nośną stanowią pióra, nie cała kończyna, tylko pióra. Tak przekształcona kończyna jest stosunkowo lekka, bo kości mamy u ptaków lekkie, tak? Te kości są lekkie w szkielecie. Zobaczcie, mamy tylko
tutaj redukcję nie tylko ciężaru kości, ale redukcję kości w ogóle. Bo jak mówię, została kość ramieniowa albo inaczej ramienna, została kość promieniowa i łokciowa, tak? Tu macie pierwszy palec, czyli kciuk. To jest paliczek śródręcza drugiego palca. Tu idziemy dalej, mamy, słuchajcie, paliczek znowu. Tutaj mamy ciąg dalszy i redukcję kolejnego palca, tak? Czyli nie tylko redukcja ciężaru kości, ale również redukcja ich liczby. I na takim oto, na takiej oto konstrukcji oparte jest całe skrzydło. I jeszcze raz przypominam, to skrzydło, główną powierzchnię nośną stanowią pióra. Bardzo istotne, słuchajcie, jest przekształcenie szkieletu ptaków. Już powiedzieliśmy sobie o kończynie górnej. Natomiast słuchajcie, w całym szkielecie ptaków mamy rozmaite przekształcenia. Po pierwsze, kości są lekkie. Dlaczego one są lekkie? Bardzo wiele kości u ptaków jest spneumatyzowanych. Co to znaczy? To znaczy, że one, uczniowie bardzo często, zdający bardzo często mówią, że są puste w środku. One nie są puste w środku, one są wypełnione powietrzem. To zmniejsza ciężar właściwy kości, to słuchajcie, powoduje, że cały szkielet ptaka jest lekki. Tutaj macie szkielet gołębia, on jest stosunkowo często ten ptak wykorzystywany jako model. Gołębie są stosunkowo dobrymi lotnikami i moi drodzy, no oczywiście szkielet innych ptaków, które nie latają aktywnie, wyglądałby inaczej, no ale jak mówiłam, mówimy o takim modelu podstawowym. Co jeszcze musimy o szkielecie ptaka wiedzieć? Lekka czaszka, tak? Lekka czaszka. W czaszce tej mamy bardzo cienkie kości mózgoczaszki, olbrzymie oczodoły. Bardzo często mówimy, że ta czaszka jest ażurowa. No i teraz zobaczcie, jeszcze jedna rzecz. Wyciągnięte szczęki okryte rogowymi płytami, które tworzą dziób. Bardzo istotne jest to, że nie ma zębów. Słuchajcie, nie ma zębów, tak? Ja od razu przeniosę się jakby na drugi koniec ptaka. Zobaczcie, ogon kostny, kręgi ogonowe zredukowane. To powoduje, że lecąc, ptak jest w stanie zachować równowagę. Pamiętacie? Rysowałam Wam coś takiego, tak? Tutaj ostry dziób i mówiłam, że tu jest to ciało ptaka najszersze. I teraz zobaczcie. Tu mamy lekką głowę, pozbawioną zębów, z cienkimi kościami, natomiast tutaj nie mamy kostnego ogona, tylko pióra. To powoduje, że środek ciężkości jest w zasadzie w tym miejscu, gdzie ciało ptaka jest najszersze. To jest mniej więcej, słuchajcie, w tym miejscu, tak? I tu jest środek ciężkości, on zwykle, słuchajcie, wypada pod geometrycznym środkiem skrzydeł, obydwu skrzydeł, to daje równowagę w powietrzu, tak? Czyli redukcja zębów, lekka czaszka, redukcja odcinka ogonowego. Tutaj, słuchajcie, uwaga, ptaki mają ogon. Ja przypominam, ptaki mają ogon, ale to jest tylko i wyłącznie ogon utworzony z piór. Natomiast ptaki nie mają ogona kostnego. W związku z tym, kiedy piszecie odpowiedź, zwróćcie uwagę, w jaki sposób o tym ogonie będziecie pisać. Ptaki nie mają odcinka ogonowego kręgosłupa albo po prostu nie mają kostnego ogona, bo generalnie ogon mają, tylko ten ogon jest zbudowany tylko i wyłącznie z piór.
Teraz, moi drodzy, kolejny taki element to jest fakt, że ciało, w zasadzie cały kręgosłup jest zrośnięty w sztywną belkę. Ta sztywna belka to jest, słuchajcie, taki element, który również pomaga w locie, tak? I zobaczcie, odcinek piersiowy, lędźwiowy, krzyżowy, ogonowy to jest sztywna belka. Jedynym ruchomym odcinkiem kręgosłupa ptaków staje się szyja. Co daje sztywny kręgosłup? Znowu jest to przystosowanie do lotu, redukowania zużycia energii na utrzymanie wyprostowanego ciała. Tak pracują tylko mięśnie poruszające odcinkiem szyjnym, a te, które poruszają odcinkiem pozostałymi odcinkami kręgosłupa, no pracować nie muszą, ponieważ w zupełnie inny sposób mamy, słuchajcie, usztywnione ciało. My kręgosłup usztywniamy za pomocą mięśni. Ptaki kręgosłup mają z definicji sztywny. Teraz, moi drodzy, co dalej? Znowu przystosowanie do lotu. Potężny grzebień mostka. Grzebień mostka, słuchajcie, to jest ta część i generalnie zasada jest taka, że im większy grzebień mostka, im większą on ma powierzchnię, tym potężniejsze mięśnie mogą się tutaj przyłączyć, przyczepić. W związku z tym można postawić taki znak równości. Duży grzebień równa się dobry lotnik. Natomiast słuchajcie, pamiętajcie, że potężne grzebienie mają też na przykład pingwiny, tylko że tutaj są owszem przyczepione mięśnie skrzydeł, ale nie do lotu, tylko do pływania. Ok, teraz, moi drodzy, tak. Obręcz barkowa, jak u gadów, składa się z łopatki, kości kruczej i obojczyków. Znowu mamy, słuchajcie, potężne kości krucze. Kości krucze, które to są te kości tu, które też są miejscem przyczepu mięśni. I kolejna ważna cecha ptaków, mianowicie, słuchajcie, obojczyki zrośnięte w kształt litery V. Tak, tu mamy obojczyki, tu mamy kość kruczą, a w zasadzie kości krucze, tak? Natomiast słuchajcie, do czego służą te obojczyki zrośnięte w kształt litery V. Znaczy generalnie chodzi, słuchajcie, o to, że te zrośnięcie kości daje, moi drodzy, taki, w cudzysłowie, takie zabezpieczenie, które jest następujące. Tutaj obojczyki są zrośnięte. W związku z tym ptak, kiedy podnosi skrzydła, tak, i możemy sobie wyobrazić, że opór powietrza, te skrzydła, wygina ku górze, to tu mają dodatkowe zabezpieczenie, to obojczyki zrośnięte w kształt litery V, które powoduje, że te skrzydła nie wywiną się do góry za bardzo. Jak powiedziałam, grzebień mostka, potężne mięśnie poruszające skrzydłami, tak? To są głównie mięśnie, które ściągają skrzydła. Dlaczego one muszą być potężne? Bo skrzydła, kiedy są ściągane w dół, stanowią bardzo duży opór powietrza. Mięśnie, które poruszają skrzydłami do góry, głównie są umiejscowione na grzbiecie. Teraz, moi drodzy, tak, co jest jeszcze przystosowaniem do lotu w budowie szkieletu? Otwarta miednica. Dlaczego otwarta miednica? Jak zapewne pamiętacie, ptaki są jajorodne. Otwarta miednica daje im szansę składać stosunkowo duże jaja, oczywiście w stosunku do masy ciała zwierzęcia,
które, domyślamy się, są dobrze zaopatrzone w substancje odżywcze. W związku z tym, gdyby miednica była zamknięta, tak na przykład jak u gadów, to słuchajcie, byłby pewien limit wielkości jaja, które samica mogłaby złożyć. Natomiast mówimy w taki sposób, że ptaki mają wszystkie warunki do tego, żeby być żyworodne. Tak, stałocieplność, natomiast jaki jest problem? Gdyby samice latały obciążone młodymi, tak, no to niewątpliwie przeszkadzałoby im to w locie. Dodatkowo jeszcze, słuchajcie, u ptaków, będę też jeszcze za chwilę o tym mówić, pojawiają się jaja w twardych skorupach. Pamiętacie, u gadów te skorupy były skórzaste. I teraz, jeżeli jajo ma twardą skorupę, po co ono ma tą twardą skorupę? Znaczy, co to daje, a nie w zasadzie po co? Ptaki mogą wysiadywać jaja. Gady tego robić nie mogły. W związku z tym, jeżeli mam sztywną skorupę, twardą skorupę, w związku z tym ograniczenie twardej struktury, jaką jest miednica, no jeszcze raz mówię, limitowałoby w pewien sposób rozmiar składanych jaj. Ok. I teraz słuchajcie, jeszcze to już może nawet nie tyle przystosowanie do lotu, ile taka swego rodzaju ciekawostka. Mianowicie, słuchajcie, kończyna dolna ptaków jest, jeżeli chodzi o przystosowanie do lotu, jest, słuchajcie, kończyną, która musi być bardzo dobrym amortyzatorem. Na tych kończynach ptaki lądują, kiedy kończą lot. I dodatkowo działa, słuchajcie, jak sprężyna, pozwalając się wybić, tak, aby zacząć lot. I teraz zobaczcie, tu jest kość udowa, tu jest kość podłudzia, czyli tutaj ptak ma kolano. Teraz tu jest kość skokowa, czyli kość stępu, więc tu jest staw skokowy, czyli byśmy powiedzieli kostka, tak? No i dalej, słuchajcie, mamy kości palców, bardzo często zaopatrzone w pazury. Te kończyny mają bardzo różne kształty, jest to przystosowanie do trybu życia zwierząt, podobnie jak różne kształty dziobów. I teraz zobaczcie, ta kończyna wygięta w ten sposób daje szansę, tak? Zobaczcie, ona wygląda jak sprężyna, tak? I ona daje szansę generowania bardzo dużych, słuchajcie, sił, tak? Oczywiście dzięki pracy mięśni. Ok, to jest, słuchajcie, przekształcenia, tak, i cechy, które występują w szkielecie ptaków. Teraz, słuchajcie, kolejna rzecz. Ptaki mają doskonale rozwinięte mięśnie szkieletowe. Te mięśnie szkieletowe, oczywiście, szczególnie rozwinięte są mięśnie, które poruszają skrzydłami, ale także mięśnie, które występują w kończynie dolnej. Co jeszcze, słuchajcie, jest przystosowaniem do lotu? Mówiłam wam, że lot jest bardzo energochłonnym sposobem poruszania się, dlatego zobaczcie, ja tutaj wam przypomnę pewien proces fizjologiczny, prawdopodobnie każdy z was go zna, przygotowując się do matury. Uproszczony zapis oddychania tlenowego. Oddychanie to odbywa się w komórkach po to, aby dostarczyć energii. No i teraz, moi drodzy, jeszcze tylko zbilansujmy reakcję. Dobrze. I teraz, moi drodzy, tak. Żeby uzyskać dużą ilość energii w oddychaniu tlenowym,
Do komórek musi być dostarczane dużo substratu organicznego, dużo tlenu. W związku z tym ten substrat organiczny to jest zadanie, tak, dla układu pokarmowego, ptaki non-stop jedzą. Zdarza się, słuchajcie, że szczególnie małe gatunki ptaków, przedstawiciele tych gatunków w ciągu dnia jedzą tyle, ile same ważą. A bardzo sprawny układ oddechowy, bo aby utlenić w komórkach związki energodajne, no to oczywiście potrzeba sporo tlenu. I teraz dalej, słuchajcie, sprawny układ pokarmowy pozwoli nam odebrać produkt tego procesu, jakim jest dwutlenek węgla. Sprawny układ oddechowy, przepraszam. Natomiast, słuchajcie, woda, która powstaje, tak, jako produkt, woda metaboliczna, będzie wykorzystana przez te zwierzęta po prostu w komórkach. Dlatego w zasadzie ptaki, słuchajcie, piją tylko wtedy, kiedy jest bardzo upalnie, gorąco, natomiast głównie wodę pozyskują z procesu metabolicznego. No i teraz, słuchajcie, tak, sprawny układ oddechowy. No bo o układzie pokarmowym mówić nie będę, zbudowany on jest w zasadzie tak jak u wszystkich kręgowców, natomiast sprawny układ oddechowy. Słuchajcie, płuca ptaków są płucami o dość specyficznej budowie. One mają taką budowę rurkowatą, ale najważniejsze u ptaków i charakterystyczne dla tych zwierząt jest występowanie worków powietrznych. Worki powietrzne to są takie cienkościenne worki, które wypełniają się powietrzem i zobaczcie, co jest bardzo ważne, one wchodzą do płuc i wychodzą z płuc, ale także, to bardzo istotne, wchodzą do kości. To jest akurat kość ramieniowa. I teraz, moi drodzy, dzięki workom powietrznym mamy niezwykle usprawnioną wymianę gazową tych zwierząt. Mamy coś, co nazywamy podwójnym oddychaniem. Zobaczcie, tutaj mamy płuca, tak? To jest, słuchajcie, to są płuca. Teraz, moi drodzy, mamy worki przednie i worki tylne. Tutaj już pozwólcie, tylko napiszę skrót przednie, tylne. I teraz, kiedy ptak bierze wdech, zobaczcie, wejście do worków przednich jest zamknięte. Tak, tutaj mamy zamknięte wejście. Co się dzieje? Powietrze wędruje do worków tylnych, tu, ale powietrze również wędruje do płuc i przechodzi przez płuca. Tak zwane zużyte powietrze trafia do worków przednich. W workach tylnych zostało jeszcze świeże powietrze. Tu w workach przednich mamy, słuchajcie, powietrze zużyte. W związku z tym w czasie wdechu i tylne worki, i przednie worki rozszerzają się, tak? Tylne rozszerzają się dlatego, że napełniają się świeżym powietrzem, a worki przednie dlatego, że napełniają się już powietrzem, które przeszło przez płuca. I teraz, moi drodzy, kiedy następuje wydech, to wejście do płuc i do worków tylnych jest zamknięte. Worki są zgniatane. Przez co one są zgniatane? Przez mięśnie, słuchajcie, poruszające skrzydła. I teraz, dzięki temu, że zgniatane są worki przednie, wychodzi z nich powietrze tak zwane zużyte, a dzięki temu, że zgniatane są worki tylne, to świeże powietrze z worków tylnych wędruje przez płuca
i wychodzi na zewnątrz. Podwójne oddychanie, jak należy to rozumieć? Należy to rozumieć, że wymiana gazowa w płucach odbywa się i w czasie wdechu, i w czasie wydechu. Bardzo sprawny układ oddechowy, chyba nawet sprawniejszy niż u ssaków. Teraz, moi drodzy, wracając do tej uproszczonej reakcji oddychania tlenowego, zwróćcie uwagę, że wszystkie te składniki, o których mówiliśmy, tak, czyli substrat energetyczny, gazy oddechowe, tlen, który musi być transportowany do komórek i dwutlenek węgla, który musi z tych komórek być zabierany, oczywiście transportowane są w organizmie za pomocą układu krwionośnego. I bardzo ważną cechą, która tutaj się pojawia, słuchajcie, jest fakt, że serce ptaków ma całkowitą przegrodę. Tutaj mamy całkowitą przegrodę. Co to znaczy? To znaczy, słuchajcie, że krew odtleniona i natleniona nie mieszają się. Co to znaczy dalej? Jaki to ma wpływ na fizjologię tych zwierząt? Otóż, jeżeli krew się nie miesza, no to teoretycznie możemy założyć, słuchajcie, że każda objętość krwi, która płynie przez, przepraszam, przez prawą część układu krwionośnego, jest zajęta przez erytrocyty, które transportują tlen. Tak? Tlen jest oddawany w tkankach ciała, dalej transportowana jest krew odtleniona do płuc. W płucach się natlenia i wraca do prawej części serca. Czyli w cudzysłowie mówiąc, prawa część układu krążenia jest zajęta tylko krwią natlenowaną. Erytrocyty ptaków są już stosunkowo małe, porównując te erytrocyty do erytrocytów płazów i gadów. O co chodzi? Jeżeli macie jedną objętość krwi, tak? Porównajmy sobie. I tu mam wielkie erytrocyty, tak jak mam u płazów. Przypominam, erytrocyty u płazów mają jądra komórkowe. I mamy, słuchajcie, mniejsze erytrocyty, u ptaków też z jądrami komórkowymi, to wychodzi na to, że sumaryczna powierzchnia, tak, która może wziąć udział w wymianie między gazów, między erytrocytem a osoczem, sumaryczna powierzchnia, tak, no może dwa, sumaryczna powierzchnia i tu sumaryczna, słuchajcie, powierzchnia, ta powierzchnia erytrocytów będzie większa. To też, moi drodzy, usprawnia wymianę gazową i możemy powiedzieć, zwiększa pojemność tlenową krwi. Czyli w efekcie sprawny układ krwionośny, który transportuje substrat energetyczny, transportuje gazy oddechowe. Każda komórka ma szansę dostać duże ilości glukozy i tlenu, uzyskać z tego energię, oczywiście nie muszę Wam dodawać, że przede wszystkim chodzi o mięśnie i słuchajcie, ten sprawny układ oddechowy odbiera metabolity, w tym dwutlenek węgla. Spójrzcie jeszcze na schemat układu krwionośnego. To jest, słuchajcie, jeszcze taka jedna rzecz. Nie wiem, czy pamiętacie, u gadów mieliśmy dwa łuki aorty, prawy i lewy. U ptaków zostaje tylko jeden łuk aorty, już nie dwa, a tylko jeden. Okej. I teraz, moi drodzy, można by było powiedzieć, że jakby zjawiskiem ubocznym tego bardzo wydajnego oddychania komórkowego, słuchajcie, jest stałocieplność. Wiecie doskonale, że
kiedy zachodzi oddychanie komórkowe, to są dość spore straty, które powodują, że część energii w czasie takiej reakcji uwalnia się w postaci ciepła. I teraz, moi drodzy, ptaki dzięki temu mogą być zwierzętami stałocieplnymi, czyli endotermicznymi. Ciepło, które potrzebne jest do ogrzania ciała, generowane jest w samych komórkach ciała. Tak? Nie zależy już od temperatury otoczenia, zależy, słuchajcie, od metabolizmu. I dzięki temu, słuchajcie, ptaki są w stanie zasiedlać tereny, które na przykład dla części gadów są niedostępne. Dzięki doskonałemu pokryciu ciała za pomocą piór. Pióra, oprócz tego, przypominam, że stanowią powierzchnię nośną, pokrycie ciała, które nie stawia oporu, są doskonałą warstwą termoizolacyjną. Każdy z Was, który ma kurtkę puchową albo śpi pod puchową kołdrą, to wie, że są to niezwykle lekkie i ciepłe, tak, produkty. W związku z tym, słuchajcie, to pokrycie ciała plus stałocieplność dają szansę zamieszkiwać zimne tereny, gdzie do tej pory gady żyć nie mogły. Teraz słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Mianowicie ptaki mają dość specyficzny sposób usuwania produktów przemian azotowych. Moi drodzy, ptaki usuwają w zasadzie kwas moczowy bez względu na to, w jakich warunkach środowiska żyją. Dlaczego? Otóż przypominam, kwas moczowy to jest związek, który łatwo ulega krystalizacji, wytrąca się z roztworu i w zasadzie woda do wydalenia kwasu moczowego jest tylko i wyłącznie potrzebna po to, żeby ten kwas moczowy płynął przez układ wydalniczy. I możemy powiedzieć, że w ten sposób ptaki oszczędzają wody. Ale po co? Tak? Po co? Otóż odpowiedź jest prosta. Gromadzenie wody w ciele po to, żeby usunąć produkty przemian azotowych, znowu byłoby czynnikiem zwiększającym ciężar ciała. W związku z tym ptaki oszczędzają wodę, żyją w reżimie wodnym, tak to się ładnie mówi, podobnie zresztą jak gady niektóre, nie ze względu na warunki środowiska, w którym żyją, tylko słuchajcie, ze względu na redukcję ciężaru ciała. Dlatego też cechą charakterystyczną ptaków jest brak pęcherza moczowego. Na bieżąco kwas moczowy transportowany jest do kloaki. Przypomnę, kloaka to wspólne ujście układu pokarmowego, wydalniczego i rozrodczego. I dodawany jest ten kwas moczowy do niestrawionych resztek pokarmowych. I w efekcie, słuchajcie, całość usuwana jest w postaci tak zwanego kałomoczu. No przepraszam za naturalizm, każdy z Was, który widział odchody ptaka, widział taki biały nalot na tych odchodach, to są właśnie kryształy kwasu moczowego. I moi drodzy, tutaj kolejny rysunek, na który chciałabym zwrócić Waszą uwagę, to jest lokalizacja wszystkich narządów w ciele ptaków. Znowu naszym przykładem jest gołąb. Zobaczcie, że tutaj nie ma dla nas żadnego zaskoczenia, tak? Jakie elementy pojawiają się w układzie, w anatomii ptaków. Chciałabym tylko zwrócić Waszą uwagę, chociaż stwierdziłam, że nie będę mówiła o układzie pokarmowym. Część ptaków posiada wolę. Wolę to takie rozszerzenie przełyku, które to daje możliwość rozmiękczania, nadtrawiania pożywienia
I takie wole w zasadzie występują u ptaków, które są ziarnojadami. Ziarna, szczególnie te wysuszone, są twarde, tak, trudne dla obróbki chemicznej, jakim jest trawienie, jaką obróbki chemicznej, która jest trawieniem w układzie pokarmowym. W związku z tym, słuchajcie, to wole daje możliwość nadtrawiania, namaczania, tak, zmiękczania tego twardego pokarmu. Idąc, słuchajcie, dalej, musimy zwrócić uwagę na rozmnażanie ptaków. Kolejnym takim ważnym elementem, co prawda to się już pojawiło u gadów, jest zapłodnienie wewnętrzne. Zapłodnienie wewnętrzne jest charakterystyczne dla zwierząt, które żyją na lądzie. Tłumaczyłam dlaczego. Dlatego, że gamety męskie są to komórki zwierzęce, które to komórki zwierzęce, słuchajcie, no nie mają żadnych barier, które chroniły je przed wysychaniem. W związku z tym, dlatego samce składają swoje gamety bezpośrednio w układzie płciowym samicy. I teraz tak, wszystkie ptaki, jakie ten mąż, są jajorodne, już mówiłam wam, jaja otoczone są twardą, wapienną skorupą. Daje to możliwość wysiadywania jaj, czyli zapewnienia im ciepła. Jajo w zasadzie skonstruowane jest tak samo jak jajo gada, czyli będziemy mieć wszystkie trzy błony płodowe. Słuchajcie, mamy tutaj już owodnie, tak? Tylko sobie wybiorę, tu jest owodnia, która stanowi taki worek dookoła zarodka, który wypełniony jest płynem, tak? Czyli wodne środowisko. Teraz, słuchajcie, mamy omocznie. Omocznia, moi drodzy, jest tutaj, zobaczcie, połączona z ciałem zarodka i tworzy taką przestrzeń. Tak, o to wszystko, to jest, moi drodzy, tutaj, o tak, omocznia. I w omoczni gromadzony jest płyn omoczniowy. Tu znajdują się produkty metabolizmu, też azotowego. Teraz, słuchajcie, na zewnątrz, tak, najbardziej zewnętrzna błona to jest kosmówka. I ta kosmówka, słuchajcie, przypominam, stanowi funkcję ochronną, umożliwia, ułatwia wymianę gazową. No i, moi drodzy, dodatkowo mamy błony pergaminowe. No jak się źle wystudzi jajko, jakie gotujemy na twardo, to potem trudno jest te błony ściągnąć z ściętego białka. No i na zewnątrz mamy, słuchajcie, wapienną skorupę. Ptaki mogą się opiekować potomstwem lub nie, dlatego dzielimy je na dwie grupy, gniazdowniki i zagniazdowniki. Tutaj macie przykład ptaków, które są gniazdownikami. Gniazdownikami, słuchajcie, są przede wszystkim ptaki śpiewające, ptaki drapieżne. Są to ptaki, których młode po przyjściu na świat są ślepe, tak? Zobaczcie, one mają jakby zarośnięte powieki tu. Dalej, nie są opierzone, mają nagą skórę, nie potrafią samodzielnie się poruszać. No i słuchajcie, całe ich życie polega na tym, że szeroko rozwierają dzioby, a rodzice w te dzioby non-stop ładują pożywienie. No i teraz, moi drodzy, tak. Kolejny jakby sposób opieki nad potomstwem to są tym razem zagniazdowniki. Cechą charakterystyczną zagniazdowników jest to, że młode przychodzą na świat opierzone, co prawda to jest puch,
Dalej, są w stanie samodzielnie się poruszać i kroczyć, najczęściej za matką, no ale mogą również za ojcem, mogą też za każdym innym dużym obiektem. No i słuchajcie, w związku z tym też mogą same się odżywiać. Bardzo często jest tak, że matka tylko pokazuje, co się nadaje do jedzenia, a młode samo to jedzenie pobierają, same to jedzenie pobierają. W zasadzie, słuchajcie, no są takie dwa sposoby opieki nad potomstwem. Dalej, słuchajcie, ptaki mają doskonale rozwinięty mózg. Przede wszystkim na uwagę zasługuje rozwój części mózgowia, jaką jest móżdżek. Przypominam, że móżdżek to jest taka część mózgowia, która odpowiada za koordynację ruchową, tak? Regulację napięcia mięśni. W związku z tym, biorąc pod uwagę sposób poruszania się ptaków, jest to niezwykle istotne, dlatego ten móżdżek jest taki rozwinięty. Mają doskonałe narządy zmysłu. Słuchajcie, przede wszystkim najważniejszym zmysłem dla ptaków są oczy. Oczy ptaków naprawdę budzą podziw. Są one. Ich gałki oczne są w bardzo ciekawym kształcie, bo te gałki oczne nie dość, że są duże, to jeszcze mają tak taki fantazyjny kształt. Słuchajcie, zanurzone są one oczywiście w czaszce. I te oczy stosunkowo dużo wystają z powierzchni czaszki. Dla większości ptaków, dzięki tym wypukłym oczom położonym po bokach głowy, mają one dość szerokie pole widzenia. Jest taki ptak, słonka, który w zasadzie siedząc nieruchomo, mając idealnie oczy położone po obu stronach głowy, słuchajcie, ma kąt widzenia 360 stopni. My mamy około 107, tak? Znaczy oczywiście my możemy się pochwalić widzeniem stereoskopowym, ptaki niekoniecznie. W każdym razie te oczy są, słuchajcie, niesamowite i to jest w zasadzie najlepiej rozwinięty zmysł ptaków. Wyobraźcie sobie na przykład drapieżnego ptaka, jastrzębia, który poluje na mysz, leci z wysokości, pikuje, tak? Widzi w polu, w centrum widzenia dokładnie swoją ofiarę, ale na obwodzie dokładnie widzi, w jakiej odległości znajduje się od ziemi. Czyli może złapać ofiarę, a nie rozbić się o grunt, tak? Ta środkowa część pola widzenia, w którym jest ofiara, słuchajcie, jest jakby takim pokazanym, znaczy ptak ją widzi jako taki zoom, tak? A to obwód pola widzenia daje mu szansę ocenić odległość. Inne narządy zmysłów u ptaków są stosunkowo gorzej rozwinięte, ponieważ ptaki porozumiewają się przede wszystkim dźwiękami albo kolorami, no to słuchajcie, jeszcze dość istotną rzeczą jest słuch, szczególnie u ptaków śpiewających, kiedy samce, snując trele piosenki, usiłują w ten sposób zwabić samice pod tytułem patrz, moja piosenka jest najpiękniejsza, bierz mnie, jestem, słuchajcie, bardzo atrakcyjnym partnerem, tak? Okej, słuchajcie, czyli kiedy patrzymy na ptaki, patrzymy przede wszystkim na zwierzęta, które zostały przystosowane do lotu albo przystosowały się. Przypominam, cztery problemy, tak? Redukcja oporu powietrza, redukcja masy ciała i ciężaru właściwego, dalej, słuchajcie, wykształcenie powierzchni nośnych i mechanizmy fizjologiczne, które dostarczają energii do ruchu. I w zasadzie tym czterem punktom, a większość cech morfologicznych, anatomicznych, fizjologicznych ptaków jest podporządkowana. Okej. Teraz, moi drodzy, przejdźmy do kolejnej grupy zwierząt, którą chciałabym dzisiaj z Wami omówić. Tą kolejną grupą zwierząt są ssaki. No i, moi drodzy, mamy gromadę ssaki, którą, jak widzicie, dzielimy tutaj na dwie grupy. Tak zwane prassaki,
którymi są stekowce. Przykład dziobak, kolczatka i ssaki właściwe. I ssaki właściwe dzielimy, słuchajcie, na dwie grupy znowu. Mamy ssaki niższe, inaczej torbacze, więc tu mamy koale, kangury i tak dalej. I ssaki łożyskowe, no gdzie mamy olbrzymie bogactwo, słuchajcie, gatunków, począwszy od zwierząt owadożernych, patrz, jeż, skończywszy na potężnych, słuchajcie, waleniach, gdzie mamy największe zwierzę świata, współcześnie żyjące, a może nawet niektórzy sugerują, że jest to w ogóle największe zwierzę, które żyło do tej pory na naszej planecie, 30-metrowy płetwal błękitny. Najmniejszym zwierzęciem, słuchajcie, jest najmniejszym ssakiem. Jest ryjówka etruska, małe zwierzątko, które ma około 2 cm długości i płetwal, i ta ryjówka, wszystko to są ssaki. Ssaki obecnie żyją, słuchajcie, w momencie rozkwitu swojej grupy. Obserwujemy bardzo dużą różnorodność tych zwierząt. Oczywiście stało się to możliwe dopiero wtedy, kiedy wyginęły gady, które zajmowały większość niż ekologicznych. Wtedy dla ssaków otworzyły się nowe możliwości. Kiedy żyły gady, ssaki przypominały ryjówki, takie na drzewno niewielkie zwierzątka, a kiedy, słuchajcie, wyginęły gady, no to pojawiły się nowe możliwości. I teraz, moi drodzy, podstawowa cecha wszystkich ssaków, odżywiane są one mlekiem matki. I jak się domyślacie, stąd się wzięła nazwa ssaki, czyli że one są mleko matki, ale nie wszystkie ssaki są mleko. Stekowce zlizują mleko z brzucha matki, a samice stekowców nie mają sutków, tylko ujście gruczołów, po prostu są otwory na powierzchni brzucha i stąd młode zlizują mleko, no to nie mówmy, że wszystkie ssaki są mleko, tylko wszystkie ssaki odżywiają się mlekiem matki. Teraz podstawowe cechy, które wyróżniają ssaki wśród wszystkich kręgowców. Po pierwsze, ciało pokryte jest zrogowaciałym naskórkiem, to nie jest żaden wynalazek, tak? Bo taki naskórek występuje u płazów, gadów i ptaków, ale wytworem naskórka są włosy. Co prawda niektórzy biolodzy ewolucyjni uważają, że włosy pojawiły się już u gadów, no ale współcześnie tylko ssaki mają włosy. Włosy przede wszystkim dają możliwość termoizolacji. Termoizolacji nie dlatego, że sam włos, tak, daje tę możliwość, tylko słuchajcie, dlatego, że kiedy mam powierzchnię skóry, a w tej powierzchni skóry mam włosy, tak? I kiedy jest zimno, włosy leżą na powierzchni, w związku z tym warstwa izolacyjna jest mniej więcej takiej grubości. Natomiast kiedy jest zimno, ssaki mogą stroszyć włosy i wtedy, zobaczcie, warstwa termoizolacyjna jest o wiele szersza. I teraz, moi drodzy, czy same włosy? Nie. Chodzi o powietrze, które zatrzymuje się między włosami, nagrzane od ciepłej powierzchni ciała. Tak? To jest warstwa izolacyjna. Dobrze. Oprócz tego włosy są lekką konstrukcją, dają lekkie i bardzo wydajne pokrycie ciała. U ssaków występują także inne wytwory naskórka, mianowicie rogi, oi poroża nie są wytworami naskórka,
To tego się nie uczcie. Tu nie. Poroże nie są wytworem naskórka, ale kopyta i pazury oraz kolce. Rogi, poroża, kopyta, kolce to są też cechy charakterystyczne dla ssaków. Teraz słuchajcie tak, w skórze ssaków znajdują się gruczoły i znowu powiecie mi, ups, to nic istotnego, bo u płazów też były, ale pojawiają się, słuchajcie, gruczoły, takie jak gruczoły potowe, łojowe i gruczoły mlekowe u samic ssaków, które to gruczoły są przekształconymi gruczołami potowymi. Teraz idąc dalej, kolejną cechą charakterystyczną, słuchajcie, ssaków są pęcherzykowate płuca o bardzo dużej powierzchni wymiany gazowej. W ten sposób ssaki usprawniają wymianę gazową. Przypominam, to też są zwierzęta stałocieplne, w związku z tym mamy też dość, nawet nie dość, tylko wydajny sposób oddychania tlenowego, do którego trzeba dostarczyć substrat oddechowy oraz tlen. Dalej słuchajcie, cechą charakterystyczną ssaków jest obecność przepony. Przepona jest potężnym mięśniem, który oddziela klatkę piersiową od jamy brzusznej. Jest to, jak zapewne pamiętacie, mięsień, który uczestniczy w wentylacji płuc. I teraz, moi drodzy, szkielet ssaków składa się z elementów, które prawdopodobnie, zresztą anatomia i fizjologia ssaków jest Wam zapewne znana, gdyż na lekcjach fizjologii człowieka pewne zagadnienia żeście omawiali. W związku z tym w zasadzie, kiedy pomyślimy sobie o fizjologii człowieka, no to wypisz, wymaluj, mamy fizjologię w większości ssaków. Ja Wam tylko zwrócę uwagę, co jest charakterystyczne dla ssaków. Mamy, słuchajcie, czaszkę o stosunkowo dużej mózgoczaszce, bo mózgi ssaków są stosunkowo duże. Liczba kręgów w odcinku szyjnym dla większości ssaków jest taka sama. Jest to, słuchajcie, 7 kręgów szyjnych. Oczywiście są wyjątki, ale zwykle jest to 7 kręgów szyjnych. Po czym, moi drodzy, mamy kręgosłup, który tak naprawdę składa się z różnej liczby kręgów. Oczywiście zależy to od tego, o jakich ssakach mówimy. Ważne jest to, że w obręczy barkowej ssaków nie ma kości kruczej, zostaje tylko wyrostek kruczy. Wyrostek kruczy łopatki, kości kruczej już nie ma. Dalej, moi drodzy, mamy w przypadku, no tutaj macie bodajże szkielet kota, nie, jakiegoś, nie wiem, czyj to szkielet, przepraszam. Tutaj zobaczcie, jest staw barkowy w tym miejscu. Tu jest staw łokciowy, tak, a tu w tym miejscu jest tak zwana kostka. Tutaj z kolei mamy staw kolanowy, tu jest staw biodrowy i znowu, słuchajcie, tak zwana kostka. Oczywiście ułożenie kończyn ssaków, za chwileczkę o tym powiem, ich modyfikacje zależą od tego, w jaki tryb życia te zwierzęta prowadzą. Dalej, mamy zamkniętą miednicę, tak? Zamknięta miednica. Ssaki są żyworodne, ale, moi drodzy, miednica jest zamknięta, w związku z tym wielkość młodych jest ograniczona wejściem albo wyjściem, tak? Przez miednicę. Bardzo istotną cechą ssaków jest heterodontyzm.
No, ptaki zębów nie posiadały, u gadów istniał homodontyzm, czyli brak zróżnicowania zębów. Moi drodzy, mamy cztery grupy zębów: trzonowce, przedtrzonowce, kły i siekacze. Często też trzonowce i przedtrzonowce zbieramy razem jako tak zwane zęby trzonowe. Typ uzębienia zależy, słuchajcie, od diety. I też jeszcze jedna ważna rzecz. Mamy dwie, jakby dwa pokolenia zębów, albo jak się fachowo mówi, podwójną dentację. Ta podwójna dentacja to pojawianie się zębów mlecznych, a potem na ich miejsce zębów stałych. Teraz słuchajcie, kolejna rzecz. U ssaków w zasadzie mamy ruchomą tylko żuchwę. Dalej idąc, pojawiają się trzy kosteczki słuchowe. I to jest też bardzo ważne, i to jest cecha charakterystyczna ssaków. Mianowicie młoteczek, kowadełko i strzemiączko. Oczywiście pojawienie się tych kosteczek słuchowych daje nam możliwość wzmacniania drgań powietrza. W związku z tym możemy powiedzieć, że ssaki mają zdecydowanie lepszy słuch. Kolejnym, w cudzysłowie, wynalazkiem ssaków jest małżowina uszna. Do tej pory u żadnej grupy zwierząt takiej rzeczy nie było. Mamy, słuchajcie, również, jak mówiłam, różne typy kończyn, i te różne typy kończyn są przystosowaniem do różnego typu. To jest, słuchajcie, tutaj mamy porównanie tych kończyn. Zwróćcie proszę uwagę, że te same kości są zaznaczone tym samym kolorem. W związku z tym przypomnijmy sobie na podstawie kończyny człowieka, jakie tutaj mamy kości. Więc idąc od góry, mamy kość ramieniową albo ramienną. Dalej, tutaj jest kość łokciowa, tutaj jest kość promieniowa. Tutaj mamy kości nadgarstka. Tutaj mamy śródręcze. No i tutaj, moi drodzy, są palce. I teraz zobaczcie proszę, że wszystkie kończyny ssaków zbudowane są z tych samych kości, różnie przekształconych. Przednia kończyna psa, tak, jest przystosowana w zasadzie do biegu. Dalej, kończyna delfina przednia jest przekształcona w płetwę. Kość ramieniowa, kości przedramienia są stosunkowo krótkie, tak? Natomiast bardzo silnie wydłużone są paliczki palców. To daje rusztowanie dla płetwy. Teraz u nietoperza, który przystosowany jest do lotu aktywnego, jest, moi drodzy, również wyciągnięcie kości palców, i te kości palców i śródręcza, czyli generalnie paliczki, są miejscem przyczepu fałdu skórnego, który tworzy skrzydło. Natomiast koniowate, słuchajcie, przystosowane są do biegu. I teraz zobaczcie, co jest cechą charakterystyczną. Cechą charakterystyczną jest redukcja paliczków. Konie, które są zwierzętami, koniowate, które są zwierzętami nieparzystokopytnymi, w zasadzie zostaje im tylko paliczek śródręcza środkowego palca i paliczki, tak, tego środkowego palca. W związku z tym, jeżeli wyobrazimy sobie zwierzę czworonożne, które de facto stoi na czterech środkowych palcach każdej z kończyn,
No to moi drodzy, podziw budzi, tak, że zwierzę w ten sposób może się poruszać. Koń tak naprawdę porusza się na czubkach palców, tak jak baletnica tańcząc na puentach. I oczywiście, żeby to było możliwe, podobnie jest to wykorzystane w puentach, mamy twardy, sztywny, chroniący ten czubek palca, twór, który w tym wypadku nazywamy kopytem. Jeżeli mamy do czynienia ze zwierzętami, słuchajcie, parzystokopytnymi, przepraszam, to mówimy wtedy o racicy. No i na przykład mamy takie racice u bydła. Moi drodzy, w zasadzie, jeżeli już mogą się pojawić jakieś zadania maturalne, to pod kątem, tak, przystosowania do określonej funkcji, czyli jak budowa kończyny, jak budowa zębów daje możliwość przystosowania się do określonej diety, do określonego sposobu poruszania się. W związku z tym warto jest przyjrzeć się tym kończynom, tak, słuchajcie, żebyście umieli wykazać, że na przykład kończyna przednia delfina jest doskonale przystosowana do pływania, albo kończyna przednia nietoperza doskonale przystosowana do lotu. I teraz, moi drodzy, tak, również kończyny ssaków wykorzystywane są jako przykład narządów homologicznych, kiedy mówimy o dowodach ewolucji. Wszystkie one mają, słuchajcie, tę samą konstrukcję, tak, to samo pochodzenie, ale mogą spełniać inne funkcje. Jest to przykład ewolucji rozbieżnej, jaką jest dywergencja. No i teraz, moi drodzy, mamy również stałocieplność, podobnie jak u ptaków, i ta stałocieplność dokładnie w ten sam sposób miała szansę powstać, to znaczy bardzo wydajny metabolizm komórkowy, który daje dużo ciepła, tak, jako umowny produkt uboczny. I to pozwala, w cudzysłowie, nagrzewać ciało od środka. A jedyne, co musi być rozwiązane przez zwierzę, to dobra powłoka termoizolacyjna, jeżeli zwierzę żyje w zimniejszym klimacie, albo dobry sposób oddawania ciepła, jeżeli zwierzę żyje w gorącym klimacie. No i słuchajcie, w zasadzie, podobnie jak u ptaków, mamy sprawny układ pokarmowy, który dostarcza substratów organicznych, sprawny układ oddechowy o bardzo dużej powierzchni wymiany gazowej, który dostarcza tlen, odprowadza dwutlenek węgla, i dobrze, sprawnie funkcjonujący układ krwionośny. Co jeszcze? Słuchajcie, oczywiście u ssaków serce jest podzielone też na część prawą i część lewą. Też podobnie jak u ptaków zostaje jeden u aorty, ale tylko tym razem lewy. I słuchajcie, bardzo ważna cecha ssaków, bezjądrzaste, bardzo małe erytrocyty. Bezjądrzaste to znaczy, że komórki macierzyste miały jądro komórkowe, ale w wyniku specjalizacji komórki te utraciły, słuchajcie, jądra komórkowe. Tak, no już może całego tego kwadracika zarysowywać nie będę, ale moi drodzy, bardzo wiele, bardzo drobnych erytrocytów. Dzięki temu pojemność tlenowa krwi ssaków naprawdę jest bardzo duża i daje to szansę doprowadzać olbrzymie ilości tlenu do komórek, a to z kolei daje szansę na uzyskiwanie dużych ilości ATP, które potrzebne są do aktywnego ruchu. Większość ssaków to zwierzęta aktywne ruchowo. Są to, słuchajcie, przystosowania, które, jak powiedziałam, charakterystyczne są dla ssaków, które opanowały w zasadzie wszystkie dostępne środowiska na kuli ziemskiej.
Jak to jest możliwe, że ssaki osiągnęły taki sukces ewolucyjny? Słuchajcie, pierwsza rzecz to jest umiejętność dostosowywania się do tego, co oferuje środowisko do jedzenia. Tak? Mamy bardzo różne modyfikacje, które związane są chociażby te typy zębów, co daje szansę odżywiać się bardzo różnorodnym pokarmem. Mamy bardzo różne sposoby poruszania się i kończyny przystosowane do różnych sposobów poruszania się. I w zasadzie to są takie podstawowe cechy, które dają sukces ewolucyjny. Kolejną cechą, która, słuchajcie, dała olbrzymi sukces ewolucyjny ssakom, to jest żyworodność. I teraz, moi drodzy, żyworodność w przypadku ssaków, to oczywiście wyłączamy z tego stekowce, które są jajorodne. Żyworodność, słuchajcie, to dlaczego ona dała sukces? Dlatego, że zarodek, a później płód, przez dość długi czas rozwijają się w stabilnym środowisku organizmu matki. Matka nie zostawia młodych, młode cały czas jest z matką, w związku z tym nie ma takiego niebezpieczeństwa, jak na przykład w przypadku gadów czy też ptaków, że drapieżnik, tak, zje jaja, no i cały wysiłek związany z przekazaniem swojego materiału genetycznego zostaje utracony. I teraz, moi drodzy, tak naprawdę mamy, jak powiedziałam, trzy strategie rozwoju zarodka. Mianowicie stekowce, no już mówiłam, składają jaja. Torbacze, słuchajcie, mają bardzo krótką ciążę. Ja nie wiem, czy kojarzycie kangura olbrzymiego. No wyobraźcie sobie, ja mam niecały 1,60 m wzrostu, no to wyobraźcie sobie zwierzę, które stojąc jest jeszcze o pół metra wyższe ode mnie. No i teraz taki potężny zwierz, tak, kangur rudy, kiedy samica rodzi młode, to te młode ma około 2-3 cm. Wychodzi z pochwy matki, po futrze brzucha wędruje do torby, tam połyka sutek, znaczy nie w całości, tylko ten sutek jest, słuchajcie, w jamie gębowej młodego, w zasadzie prawie w gardle, i w ten sposób coraz częściej, odłączając się od matki, a w efekcie opuszczając torbę, może tak przeżyć kilka miesięcy. Tak? I to jest pewien sposób na rozwój zarodka. Natomiast w przypadku ssaków łożyskowych, do których należy człowiek, pojawia się, słuchajcie, taki twór, jakim jest łożysko, który zapewnia łączność między matką a płodem, znaczy najpierw zarodkiem, później płodem. Jak zapewne wiecie z fizjologii człowieka, takie łożysko daje możliwość wymiany substancji odżywczych, wymiany tlenu, znaczy z organizmu matki substancje odżywcze tlen, z organizmu płodu produkty metabolizmu, w tym dwutlenek węgla. I łożysko jest taką cechą charakterystyczną dla ssaków łożyskowych. Daje, jak mówiłam, możliwość inkubacji w macicy matki, ale słuchajcie, pamiętajmy, że ssaki należą do owodniowców. I błony płodowe, które są u ssaków, słuchajcie, w zasadzie spełniają tę samą rolę, jaką spełniały w jaju gada czy też ptaka. I teraz, moi drodzy, zobaczcie. No najprościej jest pokazać owodnie. Tak? Owodnia tworzy tak zwany pęcherz płodowy. W tym pęcherzu płodowym znajdują się wody płodowe, czyli mamy taką prywatną kałużę, prywatne środowisko wodne dla rozwoju zarodka. Tak? Teraz dalej. Słuchajcie, omocznia. Omocznia współtworzy naczynia krwionośne, które od strony płodu wchodzą w skład łożyska.
Natomiast kosmówka wraz ze śluzówką macicy tworzą łożysko. Tak? To wszystko, te twory, to jest, słuchajcie, kosmówka plus śluzówka matki. W zasadzie, jak powiedziałam, te błony spełniają tę samą rolę. No możemy się tutaj zastanowić nad rolą omoczni. Pamiętacie, omocznia u gadów i ptaków gromadziła produkty przemian azotowych. Tutaj omocznia, budując te naczynia krwionośne, powoduje odprowadzanie produktów przemian azotowych do krwi matki. Czyli rola jest w zasadzie podobna, tylko omocznia nie tworzy worka, w którym gromadzone są te produkty, tylko odprowadza je do krwiobiegu matki. Kiedy młode już osiągnie pewną wielkość, tak, możliwy jest wtedy poród i słuchajcie, cechą charakterystyczną samic ssaków jest osobne ujście układu rozrodczego i pochwa, która jest tym osobnym ujściem, z jednej strony jest narządem kopulacyjnym samic, a z drugiej strony kanałem, elementem kanału rodnego. Ssaki bardzo często, słuchajcie, opiekują się potomstwem. Niektórzy, słuchajcie, uważają, że w przypadku ssaków można by było wprowadzić taką samą klasyfikację jak u ptaków, to znaczy gniazdowniki i zagniazdowniki. No nie wiem, na ile jest to słuszne, podaję Wam pewną koncepcję, czyli na przykład młode kopytne, które przychodząc na świat od razu niemalże są w stanie stanąć na własnych nogach i poruszać się, kroczyć za matką, no to takie nazywalibyśmy zagniazdownikami. Na przykład z kolei młode człowieka, które jest nieporadne, tak, nie jest w stanie samodzielnie się poruszać, nie jest w stanie samodzielnie w zasadzie zdobywać pożywienie, no to takie młode nazwalibyśmy gniazdownikami. Bardzo często, słuchajcie, jest właśnie tak, że u ssaków występuje opieka nad potomstwem. Jeżeli występuje opieka nad potomstwem, to jest taka zasada w Królestwie Zwierząt, że wtedy młodych jest mniej. Na 100% możecie mówić, że przejawem tej opieki nad potomstwem u ssaków jest, słuchajcie, fakt chociażby, że młode odżywiane jest mlekiem matki. Kolejną taką ssaczą cechą jest niezwykły rozwój mózgu, rozrost kresu mózgowi, a konkretnie kory mózgowej. Ssaki, słuchajcie, są zwierzętami, które się uczą oraz, słuchajcie, używają narzędzi, a także bawią się. Młode ssaków się bawią. Każdy z Was, kto miał, nie wiem, psa albo kota w domu, wie, że szczeniak czy małe kocię uwielbia zabawę i ssaki, bawiąc się, małe, młode ssaki uczą się bardzo, bardzo dużo. U ssaków również są bardzo dobrze rozwinięte narządy zmysłów. Słuchajcie, oczywiście wszystko zależy od trybu życia. Na przykład, słuchajcie, zwierzęta nocne będą miały doskonale rozwinięty wzrok, drapieżniki będą miały doskonale rozwinięty węch, również całkiem nieźle rozwinięty słuch i tak dalej, i tak dalej. Dobrze. Słuchajcie, w dużym skrócie, tak, najważniejsze charakterystyczne cechy tych dwóch grup zwierząt, no nad ssakami przemknęłam jak rącza łania, ale słuchajcie, pamiętajcie o tym, że w zasadzie cała fizjologia ssaków, o tym jeszcze raz podkreślam, mówiliście omawiając fizjologię człowieka. To było nasze ostatnie spotkanie, w związku z tym dziękuję Wam serdecznie. Tym, którzy w tym roku zdają maturę, życzę powodzenia, trzymam kciuki, zaglądajcie na nasz kanał, kanał Of Course'a, tam na pewno możecie znaleźć wiele interesujących filmów, które mam nadzieję, a w zasadzie wszyscy tutaj w Of Course'ie mamy nadzieję, że pomogą Wam się przygotować do matury.
Dziękuję serdecznie. Do widzenia, do usłyszenia. No nie, ja was nie słyszę, wy tylko mnie słyszycie. Także tak czy inaczej, dziękuję bardzo.